wszystkie nadzieje na to, że to weto pana prezydenta Dudy w stosunku do ustawy o Sądzie Najwyższym, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, to była ustawka z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Niestety te hipotezy się rozwiały w związku z tym, że pan prezydent odmówił zatwierdzenia awansów generalskich z listy przygotowanej przez złowrogiego Antoniego Macierewicza i nie tylko odmówił awansowania tych oficerów na stopnie generalskie, ale w przemówieniu wygłoszonym przed defiladą 15 sierpnia zawarł akcenty silne, nawet powiedziałbym akcenty polemiczne ze złowrogim Antonim ministrem Macierewiczem, dlatego że powiedział, że armia nie jest armią prywatną, no więc tu była to wyraźna aluzja do tego, że pan złowrogi minister Macierewicz nie może sobie tam poczynać z armią wedle swojego widzimisię, czyli urządzać tam jakichś kuracji przeczyszczających. No a taką kropką nad i była uwaga pana prezydenta, że w związku z tym armii nie wolno różnicować, a tymczasem kuracja przeczyszczająca i w ogóle cała polityka kadrowa złowrogiego ministra Macierewicza w armii opierała się na pewnym zróżnicowaniu. Złowrogi minister Macierewicz twierdził, że to zróżnicowanie jest niezbędne dla przestawienia armii na zdolność wykonywania nowych zadań, jakie przed nią stoją, że co innego było potrzebne, że tak powiem, w ancien reżimie, a co innego będzie potrzebne teraz. No ale wyraźnie widać, że pan prezydent nie pochwala tego, a nawet zapowiada taki stanowczy sprzeciw. Widać wyraźnie, że pan prezydent no, poczuł się chwilowo jednak osamotniony po tym swoim bryknięciu, po wkroczeniu na drogę przetartą przez pana Kazimierza Marcinkiewicza, no i musi w związku z tym poszukiwać sobie sojuszników. Te ukłony w stosunku do armii, że nie jest prywatna i że nie można jej różnicować, no to jest taki ukłon w stronę starych kiejkutów, których wpływy w naszej niezwyciężonej armii złowrogi minister Macierewicz próbował minimalizować. W związku z tym tam Gazeta Wyborcza oskarżyła go o to, że jest ruskim agentem i tak dalej. No ale stare kiejkuty oczywiście bardzo chętnie się przepoczwarzą w sojuszników pana prezydenta i takim wydarzeniem, które tę hipotezę potwierdza, jest deklaracja pana pułkownika Bartłomieja Sienkiewicza. Pan Bartłomiej Sienkiewicz był wprawdzie jako cywil ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Platformy Obywatelskiej PSL-u, ale jest pułkownikiem służb specjalnych, no i w związku z tym podejrzenia o związki ze starymi kiejkutami są jak najbardziej tutaj uzasadnione, dlatego że cały ten awans pana pułkownika Sienkiewicza nastąpił właśnie w tamtym okresie, kiedy wojskowe służby informacyjne sprawowały tutaj niepodzielne rządy i hulały jak tornado od Bugu do Odry i od Morza do Tatr. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że pan prezydent no, będzie miał sojuszników. Pan pułkownik Sienkiewicz zaapelował do opozycji, żeby przestała pomiatać panem prezydentem, bo pan prezydent jest jedynym w tej chwili obrońcą demokracji w Polsce, czy kandydatem na obrońcę demokracji w Polsce. No, tacy sojusznicy dobrzy, jak każdy, jak wszyscy inni, ale pytanie jest takie, no co ci sojusznicy, jakie oczekiwania będą w zamian za swoją przyjaźń kierować wobec pana prezydenta? Prawdopodobnie takie, żeby wszystko zostało po staremu, no nie trudno się domyślić, żeby przynajmniej te wpływy, jakie stare kiejkuty i inni mieli w naszym życiu publicznym, żeby nie zostały jakoś nadmiernie uszczuplone. Warto jeszcze nad jedną sprawą się zatrzymać, jeśli chodzi o sprawy krajowe. Otóż mówiłem, za co spotkały mnie straszliwe cięgi ze strony wyznawców pana prezesa Kaczyńskiego. Mówiłem, że to wystąpienie o
reparacjach wojennych od Niemiec ma charakter propagandowy i w miarę jak będzie wyczerpywało się paliwo smoleńskie, to właśnie dążenie do reparacji od Niemiec będzie służyło ekscytowaniu opinii publicznej. To się też potwierdziło w sposób taki może mniej spektakularny, niemniej jednak otóż pan wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski powiedział, że inaczej poinformował, że rząd nie wystąpił z żadnymi formalnymi żądaniami w stosunku do rządu niemieckiego w sprawie reparacji. Co więcej, pan Magierowski przypomniał, że w 2004 roku rząd Marka Belki, a więc już w tak zwanej wolnej Polsce, cokolwiek by to miało znaczyć, potwierdził decyzję rządu Rzeczypospolitej Polskiej z 1953 roku o rezygnacji z reparacji wojennych od Niemiec. No widać wyraźnie, że z punktu widzenia formalno-prawnego stanowisko polskie nie jest zbyt dobrze uzasadnione. Co więcej, pan poseł Mularczyk, no wypsnęło mu się, że wystąpił do Biura Analiz Sejmowych, żeby to Biuro Analiz Sejmowych zbadało prawną stronę całego zagadnienia. No widać wyraźnie, że pan prezes Kaczyński puścił takiego bąka, nawet nie sprawdziwszy, jak to wygląda od strony prawnej. Widać wyraźnie, że tu nie chodzi o uzyskanie żadnych reparacji, tylko chodzi o samograj kolejny. Pan prezes Kaczyński jako dobry gospodarz, widząc wyczerpywanie się paliwa smoleńskiego, już zawczasu przygotował kolejny samograj po tym, jak to ta 96. miesięcznica smoleńska, strasznie mnie niektórzy czytelnicy skarcili za to, że nazwałem tę miesięcznicę miesiączkami smoleńskimi. No, okropna sytuacja rzeczywiście. Proszę Państwa, no ale to jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje na świecie. Otóż sprawdziły się również przewidywania co do tego, że napięcie wokół Korei Północnej zakończy się wesołym oberkiem. Pan prezydent Donald Trump uzależnił wszelkie kroki, jakie Stany Zjednoczone, czy w ogóle społeczność międzynarodowa miałaby podjąć wobec Korei Północnej od stanowiska Korei Południowej. No a wiadomo, że Korea Południowa kierowana instynktem samozachowawczym będzie przeciwna wszelkim jakimś akcjom wojskowym w stosunku do Korei Północnej, dlatego że Korea Południowa padłaby jako pierwsza ofiara tych kroków wojskowych, bo zanim jeszcze Kim Jong-un, złowrogi, zdołałby się spopielić wskutek ognia atomowego, to jeszcze zdążyłby być może nacisnąć guzik i wysłać rakiety i pociski artyleryjskie w kierunku Korei Południowej, która w związku z tym zostałaby też zdewastowana. Widać wyraźnie, proszę Państwa, na tym przykładzie, ile racji miał Mikołaj Machiavelli, kiedy w Księciu pisał, że Rzymianie nie pozwalali dojrzewać niebezpieczeństwom przez uchylanie się od wojny. W związku z tym chciałbym przypomnieć, że w czasie wojny koreańskiej generał MacArthur uważał, prezentował pogląd, że trzeba tam w Korei Północnej użyć broni jądrowej. Prezydent Truman się nie zgodził. No i wszystko zostało tak, jak zostało. W rezultacie dzisiaj umiłowany przywódca Kim Jong-un wodzi za nos nie tylko Stany Zjednoczone, jak i cały świat. Nie tylko on zresztą, bo w Madrycie miały miejsce w Hiszpanii miały miejsce dwa zamachy. Jeden w Barcelonie, drugi tam gdzie indziej. No i do tego zamachu w Barcelonie przyznało się Państwo Islamskie, a policja hiszpańska twierdzi, że obydwa te zamachy są ze sobą powiązane i pewnie tak jest. Przyznało się Państwo Islamskie, no i co? Ano nic.
tylko z całego świata płyną wyrazy solidarności do Hiszpanii. Hiszpańscy politycy zapewniają, że nic się nie stało, że są silni, zwarci, gotowi, ale nikt nawet nie pomyśli o skarceniu państwa islamskiego. Gdyby Zachód nie utracił duszy wojownika, to skoro już państwo islamskie się przyznało, to następnego dnia obszar państwa islamskiego tam na pograniczu Syrii i Iraku powinien zostać zbombardowany taktyczną bronią jądrową i państwo islamskie w ten sposób uległoby całkowitej zagładzie. Na 300 lat byłby spokój. Pewnie mielibyśmy różne inne problemy, ale nie z państwem islamskim, które po prostu przestałoby istnieć. I w ten sposób niebezpieczeństwo zostałoby odsunięte. Niestety umiłowani przywódcy, którzy mają pretensje do przewodzenia swoim narodom, nawiasem mówiąc, nawet już uważają, że te narody należałoby zlikwidować, bo to jest przeżytek z minionej epoki, no to są eunuchy, którzy po prostu nie są w stanie takiej decyzji podjąć. A warto w związku z tym przypomnieć taką piosenkę, którą jeszcze w czasach mojego dzieciństwa śpiewali rozmaici zetępowcy, że zwycięży, kto najmocniej chce. Otóż najwyraźniej europejskim eunuchom brakuje woli zwycięstwa. No i w związku z tym apelują do obywateli, żeby się przyzwyczajali do zamachów. No, to trudno się przyzwyczaić do tego, że są zamachy, a zwłaszcza, że może się paść ofiarą zamachu. No, nasi umiłowani przywódcy chętnie korzystają z rozmaitej ochrony, z opancerzonych limuzyn i tak dalej. No my, tak, na nas na taki luksus nie stać, więc oczywiście to my się musimy przyzwyczajać, a nie oni. Proszę Państwa, kryzys przywództwa dotyka całą Europę. Kryzys przywództwa obejmuje wszystkie możliwe środowiska pretendujące do odgrywania przywódczej roli. No i w związku z tym jedyne, co jeszcze może obudzić w nas emocje, to są takie samograje, które nieomylnym szóstym zmysłem, których potrzebę wyczuł pan prezes Jarosław Kaczyński jako wirtuoz intrygi, nam ich nie żałuje. No i dzięki temu mamy złudzenie uczestniczenia w ważnych wydarzeniach historycznych, a nawet niektórzy w porywach fantazji snują plany podboju świata. Właśnie jeden z takich czytelników mi takie plany przedstawił. No, mogę się uważać za szczęściarza, bo Polska jeszcze nie wie, jakiego ma syna, no a ja już wiem i nawet złożyłem mu gratulacje. No i mamy w rezultacie wojnę o inwestyturę. Drugą wojnę o inwestyturę, proszę Państwa, która no, jest w trakcie rozwoju. Sprawa jest rozwojowa. W styczniu no, pretekstem jest oczywiście demokracja, która tutaj cierpi różne paroksyzmy, praworządność, Trybunał Konstytucyjny. Mnóstwo ludzi w Polsce okazało się, że tkwiliśmy w straszliwych błędach, nie było brzydłych. Wydawało nam się, że na przykład starsi ludzie to troszczą się o to, że emerytury mają za małe, że są chorzy na różne przewlekłe choroby nieuleczalne, a tu nie. Okazuje się, że to wszystko jest drobiazg. Najważniejszą rzeczą jest konstytucja. Nie mogą zasnąć w sytuacji, kiedy konstytucja cierpi, nie mogą spać ani jeść, dopóki nie zostanie opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego. To jest najważniejsza sprawa, a nie tam żadna emerytura, nie tam żadne choroby. To wszystko furda. Także widzimy, proszę Państwa, no oczywiście to by było nawet tylko śmieszne, gdyby nie to, że ta stare kiejkuty wpadły na pomysł, przypomniały sobie o Archimedesie. Archimedes mówił mianowicie, że on może nawet całą kulę ziemską ruszyć z posad, byle znaleźć punkt oparcia.
I stare kiejkuty postanowiły, bo czują, że same nie mają takiej potęgi, żeby kulę ziemską, nawet żeby rząd wysadzić w powietrze, zaczęły szukać punktów oparcia za granicą i znalazły go. To jest niebezpieczne. To sprawia, że nie wiemy, czym się ta druga wojna o inwestyturę zakończy. Jak Państwo wiecie, w rezultacie poszukiwań punktu oparcia Komisja Europejska w styczniu tego roku wszczęła wobec Polski procedurę sprawdzającą, to bez precedensu na razie, pierwszy taki wypadek w historii Unii Europejskiej, procedurę sprawdzającą stan demokracji i praworządności w Polsce. Skoro procedura została wszczęta, to ona musi być jakoś zakończona. Komisja Europejska zapowiedziała decyzję w tej naszej sprawie, w sprawie Dipolnische Frage, zapowiedziała po świętach wielkanocnych. No już święta wielkanocne minęły, na razie czekamy w napięciu, co też nam Komisja Europejska powie. Są dwie możliwości. Albo Komisja Europejska powie, że z demokracją i praworządnością w Polsce wszystko jest w jak najlepszym porządku, czyli cała afera zakończy się wesołym oberkiem, albo też powie, że nie, przedstawi miażdżącą diagnozę i sformułuje zalecenia pod adresem polskiego rządu. I znowu mamy dwie możliwości. Rząd może z podkulonym ogonem te wszystkie zalecenia wykonać, czyli krótko mówiąc, stare kiejkuty wygrają, wysadzą rząd w powietrze, a w każdym razie rozpoczną proces wysadzania rządu w powietrze, albo też rząd zignoruje to, odrzuci diagnozę i nie wykona żadnego z zaleceń. I znowu mamy dwie możliwości. Albo władze Unii Europejskiej uznają, że no to już trzeba na tym poprzestać, czyli wesoły oberek. Albo też uznają, że w imię prestiżu, dla zachowania prestiżu, Unia Europejska nie może pozwolić na takie zuchwalstwo ze strony państwa członkowskiego i Dipolnische Frage zostanie skierowana do Rady Europejskiej, czyli organu władzy ustawodawczej, która już dysponuje środkami dyscyplinującymi państwa członkowskie, na przykład w postaci pozbawienia prawa głosowania w organach decyzyjnych Unii Europejskiej, a nawet sankcji. Ale ponieważ w tych sprawach decyzja Rady Europejskiej musi być jednomyślna, a węgierski premier Viktor Orbán zapowiedział, że nie ma takiej możliwości, żeby Węgry na terenie Unii Europejskiej poparły jakikolwiek nieprzyjazny wobec Polski ruch, no to wygląda na to, że Rada Europejska nie będzie w stanie podjąć żadnej decyzji. I znowu mamy dwie możliwości. Albo się na tym skończy, czyli wesoły oberek, albo też Unia Europejska zastosuje wobec Polski jeszcze jedną procedurę, która jest przewidziana w traktacie lizbońskim, mianowicie procedurę, która się nazywa klauzulą solidarności. Klauzula solidarności stanowi, że jeżeli w jakimś państwie członkowskim wystąpiło zagrożenie dla demokracji, to Unia Europejska na prośbę tego państwa może udzielić mu bratniej pomocy, również w postaci interwencji wojskowej. Proszę Państwa, z brzmienia traktatu lizbońskiego wynika, bo expressis verbis nie jest to sformułowane, ale z brzmienia, z całej logiki traktatowej to wynika, że z taką prośbą powinny wystąpić władze tego państwa, gdzie zagrożenie demokracji wystąpiło. No ale skoro zagrożenie dla demokracji płynie od tej władzy, a taka jest przecież diagnoza, takie jest oskarżenie, to wiadomo, że one nie wystąpią. To wiadomo, że ktoś musi władzę wyręczyć i dlatego powstał Komitet Obrony Demokracji. Dlatego stare kiejkuty utworzyły Komitet Obrony Demokracji, wstawiając na fasadę Bolka naszych czasów pana Mateusza Kijowskiego, u filuta na utrzymaniu żony, który jest przyzwyczajany już do tego zadania, bo był w Brukseli przyjmowany z rewerencją należną głowie państwa, jakby był co najmniej prezydentem, a obecnie tam jest w Waszyngtonie, podobno ma być tam w Kongresie i w Departamencie Stanu.
Proszę Państwa, warto bliżej tę wizytę amerykańską jeszcze skomentować. Otóż pan Mateusz Kioski zmienił trochę zdanie, bo on przedtem w wypowiedzi dla prasy powiedział, że zaproszenie dostali i ta wizyta jest pilotowana przez taką organizację Freedom House amerykańską. To jest taka organizacja denominę pozarządowa, ale ona bierze pieniądze od rządu, między innymi z Departamentu Stanu, więc ja podejrzewam, że to jest taka przyzwoitka CIA po prostu. Między innymi dlatego tak podejrzewam, że do 2005 roku prezesem tej Freedom House był były dyrektor CIA. Były dyrektor CIA, więc no to teraz akurat jest inny, ale no to, że tak powiem, nigdzie nie musi być to napisane, nikt na czole nie musi być napisane, ja słuchajcie, ja tu jestem CIA, prawda, i tak dalej. Ale to wygląda na to, że CIA robi w Polsce dywersję, robi w Polsce dywersję. Proszę Państwa, więc zadaniem Komitetu Obrony Demokracji może być jednym z dwóch zadań, zaproszenie, wystosowanie tego zaproszenia. Drugie zadanie, bo traktat lizboński stanowi, że taka, że klauzula solidarności może być zastosowana, jeżeli zagrożenie demokracji wynika z terroryzmu. Terroryzm jest pojęciem dosyć szerokim, jak Państwo wiecie, więc ja z pewnym niepokojem obserwuję takie trenowanie przez Komitet Obrony Demokracji ulicznych zadym. One na razie mają charakter pokoju, tam kicają w obronie demokracji i tak dalej, ale to się może przekształcić w jakieś rozruchy rozległe, połączone z niszczeniem mienia, z jakimiś aktami przemocy, na które rząd będzie musiał zareagować, będzie po prostu sprowokowany do reakcji. A wtedy już oskarżenie go o terroryzm państwowy jest rzeczą bardzo prostą, zwłaszcza jak się ma do dyspozycji żydowską prasę międzynarodową, a Żydzi są drugim, poza po Niemcach, czynnikiem zainteresowanym obroną demokracji i praworządności w Polsce. Na pewno jakieś tam czegoś oczekują po tym wszystkim zaangażowaniu, to tam o bezinteresowności nie ma mowy tutaj, to Państwo chyba rozumiecie. No i czym by się taka procedura klauzuli solidarności zakończyła, trudno zgadnąć. Być może nawet w najgorszym przypadku realizacją scenariusza rozbiorowego. Po takim zaangażowaniu niemieckiej prasy i niemieckich polityków na terenie unijnym przede wszystkim w obronie demokracji w Polsce można się spodziewać wszystkiego. Na szczęście niemieckie przywództwo w Europie trochę się zachwiało ostatnio, więc to jest pewna nadzieja, że przynajmniej nie w tej chwili, ale ta możliwość cały czas jest otwarta. Proszę Państwa, druga rzecz. Na skutek tej wojny o inwestyturę Polska nie może uzyskać korzyści, które mogłaby uzyskać choćby z faktu przynależności do NATO. Bo to nie jest tak, że Polska nie wnosi żadnego aportu do NATO. Polska wnosi bardzo ważny aport, udostępniając Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla potrzeb amerykańskiej rozgrywki z Moskalikami, ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium. To nie jest aport bez znaczenia. Dlatego w normalnej sytuacji powinniśmy dobrze tak do takiego czegoś żeśmy się tu umówili, dobrze, ale dlatego kiedy był prezydent Obama w Warszawie, żeby nam pogratulować w czerwcu 2014 roku, żeby nam powinszować, żeśmy się znowu podjęli niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta, to dwukrotnie mówiłem na antenie Radia Maryja, że tym razem już nie powinniśmy powtarzać błędu pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który się podjął tego za darmo. Tylko powinniśmy załatwić z Amerykanami dwie sprawy przynajmniej. Po pierwsze,
uzyskać solenną obietnicę rządu amerykańskiego, że nie będzie wywierał na Polskę żadnych nacisków w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. To primo. Po drugie, że Polska, podejmując się niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta, siłą rzeczy staje się państwem frontowym. W związku z tym oczekiwalibyśmy, że zostanie potraktowana przez Stany Zjednoczone tak samo jak inne państwo frontowe, to znaczy Izrael. To znaczy kroplówka finansowa na modernizację sił zbrojnych 4 miliardy dolarów rocznie plus udogodnienia wojskowe, z jakich korzysta Izrael. Takie same, z jakich korzysta Izrael. Gdyby prezydent Obama te żądania wyśmiał, no to jest to dla nas ważna informacja, że chce nas wykorzystać i zostawić z dzieckiem. No to nie wolno w taki interes wchodzić pod żadnym pozorem. Jeżeli natomiast by nas nie wyśmiał, no to otwiera się możliwość negocjowania. Otwiera się możliwość negocjowania. Mielibyśmy lepsze rozeznanie własnej sytuacji. Niestety ani poprzedni rząd, no od pani Kopacz to trudno było oczekiwać, że ona w ogóle wpadnie na taki pomysł, ale również i obecny rząd nie, o ile wiem, takiej propozycji nie złożył. Zadowala się błyskotkami w rodzaju rotacyjnej obecności symbolicznego kontyngentu amerykańskiego, co nam stwarza tylko złudne poczucie bezpieczeństwa. Po pierwsze dlatego, że to wojsko jest, no już abstrahując od jego symbolicznego rozmiaru, to ono nie będzie słuchało rozkazów polskiego rządu w razie czego, tylko słuchać będzie rozkazów własnego rządu, który na przykład każe im pakować manatki i się wynosić za ocean. A my zostaniemy tutaj w obliczu czekisty Putina, prawda, no w takiej sytuacji nie do pozazdroszczenia. Więc to jest błyskotka, dlatego Polska powinna się we własnym interesie, państwo, które już się wchodzi w tę politykę, wchodzi w ten interes, to powinna dążyć do wzmocnienia własnych sił zbrojnych, które w razie czego będą tutaj obecne i będą stanowiły wiarygodną i podlegającą rozkazom rządu polskiego, jakikolwiek by on nie był, na terenie Polski. Ale ponieważ mamy tę wojnę o inwestyturę, ponieważ rząd musi w tej sprawie rywalizować ze starymi kiejkutami, które za darmo to zrobią, więc rząd się musi zadowalać błyskotkami, nawet gdyby chciał, ja nie wiem czy chce, ale nawet gdyby chciał, to musi się zadowalać błyskotkami, bo na każdą taką prośbę Amerykanie mogą powiedzieć tak, a to oni nam zrobią to za nią, za darmo. Za 15 milionów dolarów damy im tu w pudełku po butach i zrobią nam wszystko, udostępnią nam terytorium jeszcze tego. Więc to jest już, jak państwo widzicie, ta wojna o inwestyturę skutkuje już wielkimi, wymiernymi szkodami, wymiernymi stratami z punktu widzenia polskiego interesu państwowego. My powinniśmy postępować tak, uczyć się od Turcji, prezydent Erdogan, też jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale on im mówi wprost, albo się przyjaźnicie z nami, albo z Kurdami, bo Turcja nie życzy sobie państwa kurdyjskiego, państwo kurdyjskie to jest wstęp do rozbioru Turcji. I prezydent Erdogan stawia sprawę jasno, dlaczego on może, a dlaczego prezydent Duda nie może. Dlatego, że w Turcji agentów bez ceregieli bierze się na powróz. A u nas się martwimy, żeby któryś się nie przeziębił albo nie wpadł w depresję. I dopóki takie safandulstwo będziemy uprawiali, no to Polska nie będzie mogła żadnych korzyści uzyskać, które mogłaby uzyskać, gdyby tego safandulstwa w Polsce nie było. A co za widok niespotykany od dawna. Dwóch starych kiejkutów jednocześnie na konferencji prasowej.
nieprawdopodobna historia. I to w dodatku pan Aleksander Kwaśniewski błyskawicznie jednym susem schronił się za murami tajemnicy, i to nie byle jakiej, tylko tajemnicy kosmicznej. Pan redaktor Michnik, przesłuchiwany przez komisję w sprawie Rywina, afery Rywina, chronił się za murami tajemnicy dziennikarskiej, co wyglądało w miarę przyzwoicie, a ten aż za parawanem tajemnicy kosmicznej się chroni. Oczywiście brednie, kto wierzy Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, ten sam sobie szkodzi, bo słyszałem już, że przesłuchiwany przez stokrotkę resortową w ogóle zaprzeczył istnieniu tajnych więzień. No, raz co godzinę mu się odmienia, więc mówię, przepraszam, kto wierzy Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, ten sam sobie szkodzi, ale nawet gdyby przyjąć tą najbardziej prawdomówną wersję przedstawioną na konferencji prasowej, kiedy Aleksander Kwaśniewski powiedział, że no, zawarte było porozumienie tajemnicze między CIA i tutaj no, właściwie nie bardzo wiadomo kim, bo on tylko wiedział, prawda, Leszek Miller jako szef rządu musiałby podjąć decyzję, to znaczy musiałby, gdyby Polska była państwem normalnym, ale wiadomo, że Polska normalnym państwem nie jest. W związku z tym prawdopodobnie czekista się dogadał z czekistą, czyli czekiści z CIA dogadali się z czekistami tu z bezpieki, z GRU, no bo, czy na, znaczy, przepraszam, z WSI, których obecnie nie ma, no ale przecież żyją wszyscy i nawet pozakładali stare rodziny, cieszą się dobrym zdrowiem. Otóż gdyby Aleksander Kwaśniewski był, że tak powiem, bardziej spostrzegawczy i przenikliwy, no to by się zastanowił, dlaczegoż to CIA nie urządza tych ośrodków na terenie Stanów Zjednoczonych, tylko chce je urządzać w jakimś bantustanie zaprzyjaźnionym. Ale widocznie na to obniżenie spostrzegawczości Aleksandra Kwaśniewskiego wpłynęło 15 milionów dolarów, bo z tego fragmentu raportu, z tego wyciągu z raportu amerykańskiego wynika, że najpierw ci negocjatorzy, to znaczy władze, oni nie wiadomo co mają na myśli, mówiąc o władzach polskich, pewnie bezpieczniackie watachy albo WSI, najpierw były takie niechętne, ale kiedy zadzwoniono im sałatą, no to na tych 15 milionów w sałacie, to kupa forsy, no to natychmiast, jak to napisali Amerykanie, nabrali elastyczności. No, znając Aleksandra Kwaśniewskiego, to wiadomo, że on elastyczny jest jak guma, zwłaszcza jak mu zadzwonić kieską pomału. No i teraz oczywiście się wypiera. No, pytanie jest, bo tak, po pierwsze, prokuratura prowadzi energiczne śledztwo, ale znając niezależność tubylczej prokuratury, stopień nasycenia agenturą wojskową i cywilną, to wiemy, że to energiczne śledztwo musi zakończyć się wesołym oberkiem, zwłaszcza, że jest taka poważna zastawka w postaci tajemnicy kosmicznej. Nawiasem mówiąc, ta tajemnica kosmiczna to mi przypomina sąd morski, jakim pan pisarz gminny Zołzikiewicz straszył chłopów w sienkiewiczowskich szkicach węglem. Za czasów Sienkiewicza jeszcze nie było kosmicznych podbojów, więc Sienkiewicz mógł się zdobyć tylko na sąd morski, a ten nasz filut to już kosmiczne tajemnice. Kto pieczęcie złamie kosmiczne, powyskrabuje u prokuratura wie, czego jej, co jej wolno wykrywać, a czego jej wykrywać nie wolno, więc na pewno skończy się to wesołym oberkiem z powodu absolutnej niemożności wykrycia sprawców. No i to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest ta, że Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zasądził od Polski odszkodowanie dla tego oprawianego w starych kiejkutach przez starych kiejkutów. No i pytanie, kto będzie to odszkodowanie płacił? Otóż uważam, i tego powinni się obywatele domagać, żeby
prokuratura niezależna, niezależnie od swojej niezależności, jednak ujawniła, które to skurwysyny wzięły 15 milionów dolarów w gotówce z amerykańskiej ambasady, jak się nią podzieliły, gdzie schowały szmal i niech z tego zapłacą to odszkodowanie. No, dlaczego polscy obywatele, którzy i tak zostali ośmieszeni przed całym światem, że mieszkają w Bantustanie, dlaczego jeszcze mieliby za to dopłacać? Niech generał Dukaczewski zezna, gdzie schował forsę, bo jestem przekonany, że musiał maczać w tym paluchy. No, a ponieważ no, syn na przykład jest pan Maciej Dukaczewski, 35-letni, jest prezesem Rady Nadzorczej spółki Silurian, przepraszam, Petrol Invest, no to przecież na biednego nie trafiło, bo tam te pieniądze chyba są ulokowane. To trzeba będzie jakoś tam zapuścić dren i trochę wyszlamować te ubeckie dynastie, bo niedobrze by było, gdyby ubeckie dynastie również finansową odpowiedzialność przerzucały na podatników. No są jakieś granice przyzwoitości, tym bardziej, że Amerykanie ujawnili, że te 15 milionów dolarów w sałacie zostało przekazanych i ktoś je musiał wziąć. Pytanie trzecie, czy zapłacił podatek od tej kwoty? No bo przecież fiskus, który tak ściga madryckich aferałów i pana ministra Sikorskiego za kilometrówki, no to za 15 milionów dolarów to też powinien kogoś skubnąć i to głębokiego drena mu zapuścić do kieszeni. No nie może być tak, że wszyscy podatnicy będą płacili podatki, a tylko bezpieczniackie watachy będą z nich zwolnione. Proszę państwa, to jest jedna rzecz, która tutaj bulwersuje opinię publiczną, no poza kilometrówkami oczywiście widać, że spór już sięgnął bruku, bo się spierają nasi umiłowani przywódcy już nie o zasady, tylko o różnice łajdactwa. Pan marszałek Sikorski mówi, no tak, ja wziąłem, ale pan wicemarszałek Kuchciński w ciągu 2 lat tyle wyjeździł, co ja w ciągu 7. No widać, że różnica łajdactwa jest duża, ale rozumiem, że to ma na myśli pan prezes Jarosław Kaczyński, tę demokrację, której mamy 13 grudnia bronić na ulicach Warszawy. Ciekaw jestem przed kim, przed siepaczami. ZOMO, no nie sądzę, żeby ZOMO ośmieliło się zaatakować pana prezesa razem z, że tak powiem, honorowym komitetem, w którym tyle wybitnych osobistości jest gotowych bronić demokracji własną piersią.